Siemano, witam serdecznie. Słuchajcie, widzicie mnie? Ja dzisiaj idę do opuszczonej galerii, bo byłem, wiecie, dodaje się film, nie? Ale tak jak mówię, idę nakręcić wam, no, galerię tą, no bo ona będzie, słuchajcie, zburzona już, także chcę mieć po prostu film, żebyście zobaczyli, co tutaj się działo. Kiedyś ta galeria była naprawdę jedną z największych galerii. Jedną z największych. Zobaczymy, czy to jest w ogóle czynne. Słuchajcie, czy to jest czynne, czy nie. Ale widziałem, że tu ludzie wchodzili. Także zobaczymy, czy to jest w ogóle tutaj. No jest czynne. Wchodzimy. Jest to galeria, która będzie burzona. No kurwa, no coś tutaj się znajduje. Widzicie, wszystko jest po prostu, słuchajcie, nieczynne. Jak jesteś... Ludzie, takie poszczególne, to będzie wszystko, słuchajcie, burzone. Ej, to będzie wszystko, słuchajcie, burzone. Ja pamiętam tutaj, słuchajcie, ludzi w chuj zawsze. Ej, ludzi w chuj. Galeria żyła. A teraz to jest jedna wielka, słuchajcie, pustka, nie? Także dzisiaj to mamy taki dzień niedzielny. Widzicie? Kurde, no. 5. Cholera, może nowy rekord, jaki byśmy podbili? No nie wiem, no. Nie mamy, słuchajcie, zobaczymy, czy mamy 5 dolarów. Słuchajcie, niestety nie mamy 5 dolarów. I to się mówi, małych nominałów nie noszę. No ale idziemy dalej. Słuchajcie, będziemy może, zobaczymy, co tu się... Słuchajcie, tu było kiedyś kino. Ja pamiętam, tu jeszcze, słuchajcie, chodziłem do kina. Tu jest kino, tam prosto. Nie, także powiem wam szczerze, no było tu zajebiste. A teraz to, słuchajcie, będzie wszystko burzone. Sears był, słuchajcie. No zaraz zobaczymy sobie. Zobaczymy, słuchajcie, czy to wszystko w ogóle otwarte, wiecie. Bo ostatnio jak tu byłem, było tam kilku ochroniarzy, nie? Ale to jest w ogóle wszystko, wiecie, pozamykane. Gdzieś takie poszczególne sklepy. I to, słuchajcie, rozmawiałem z osobami, które są ważne w tej miejscowości i po prostu to będzie burzone wszystko. To będzie, słuchajcie, tu powstanie nowy kompleks. Ale no widzicie, no zobaczymy. Słuchajcie, może zajrzymy w jakieś, wiecie, o co chodzi, jakieś takie, wiecie, creepy klimaty, nie? Zobaczymy, czekajcie. Popatrzcie, może nie widzieliście go tego od kuchni, ale popatrzcie. Przynajmniej tutaj w galerii można, słuchajcie, sobie tak wejść, nie? Nie widzę kamer, gdzieś tu pewnie są, ale wiecie, wiecie, tu Sears był. Wiecie, logo Searsa, to jest legendarna, jak to się mówi, sieć, nie? Stanów Zjednoczonych, Sears, która niestety zostaje z... Zobaczcie, na dole są tylko poszczególne sklepy, nie? Także, no lipa, nie? Widzicie, jak to wszystko, cyk. No ale no jedziemy, no będziemy patrzyli, nie? Zrobimy sobie takiego tripa, nie? Tu było kino. Wiecie, jakie tu jest zajebiste 4K kino. Czekajcie, może winda będzie działała. Nic nie działa. Nic. Ja tu jeszcze byłem, słuchajcie, tikety. Tu się kupowało wszystko. Wiesz co, wiecie, coś powiem, kamery, popatrzcie. Aż mi kurwa smutno, że do czegoś takiego, słuchajcie, dochodzi, że... Zobaczcie, zamknięte. Że coś takiego... Taka sieć się po prostu marnuje, nie? Patrzcie, tu było kino. Ja pamiętam, tutaj jeszcze z żoną byłem, słuchajcie, tam w kinie, tam daleko. Jakieś, nie wiem, 5 lat temu. 5 lat temu byliśmy w kinie tutaj. Także no, powiem wam szczerze, że smutno się robi, że coś takiego, słuchajcie, coś takiego upada, nie? No bo to upadło, nie? Czemu? Szczerze, powiem wam szczerze, że nie wiem. Jest to, naprawdę kiedyś to była olbrzyma galeria. Tutaj w weekend nie mogliście przejść. Tutaj widzicie, te wszystkie sklepy. Na dole są jakieś tam poszczególne, ale wszystkie sklepy, słuchajcie, upadły. Upadła. I widzicie, większości tutaj tych to po prostu... Czekajcie, my tu gadu, słuchajcie, a tutaj... Nie wiemy, gdzie zaparkowaliśmy, ale jest ok. Koło Kolsa. Dobra, jest ok. Także słuchajcie, no wszystko, w większości te sklepy
Słuchajcie, w większości te sklepy upadły. W większości te sklepy upadły. I no, co tu jest? No, na dole z komórkami, ale widać, że nie ma, nie? Widać, że nie ma. Słuchajcie, to wszystko ogromne. Na pewno by robiło fajne wrażenie, jakby to było nocą, nie? Kumacie, o co chodzi? Nocą się tutaj wkraść, przyjść, mieć pozwolenie i zwiedzić to nocą. To by było zajebiste, nie? Ej, zajebiste. Patrz, co tu się w ogóle dzieje. Ja pamiętam te sklepy. Tutaj setki tysięcy ludzi by chodziło. A teraz widzicie, no. Opuszczone ghost miasto, nie? Ej, opuszczone, słuchajcie. Patrzcie. Tu jeszcze mogą żyrafę, słuchajcie, sobie pogłaskać. Jakieś zoo dla dzieci. Jakąś panterę. Ale naprawdę, no. Aż smutno się robi, że wiecie, niby Ameryka, niby kraj możliwości, a tutaj jest po prostu pustka, nie? To jest po prostu, słuchajcie, zobaczcie. Patrzcie. Tutaj nie, ja pamiętam, gdzieś tutaj na lodowisko było. O, tu było chyba lodowisko, tu. Ej, tu z dziećmi przychodziłem na lodowisko, to było lodowisko takie sztuczne. I tu właśnie przychodziłem, jeździliśmy na łyżwach. Także tak to wygląda, moi drodzy. I to przykre, że chodzicie po ośrodku, który tak naprawdę jest pusty, nie? Słuchajcie. Otwarte, wystarczy pchnąć. Ale nie chciałbym, żeby tam, wiecie, nieprzyjemności jakieś. Ale no, sami widzicie, jest to po prostu opustoszałe wszystko. Ludzie tutaj przychodzą tylko i wyłącznie sobie, nie wiem, pochodzić, pozwiedzać, pokręcić, bo ten obiekt będzie burzony. Wejdą koparki i po prostu i nie pozostanie nic. Tu jest takie coś, słuchajcie, pamiętam i tutaj, tu mieliśmy, słuchajcie, psa kupić pierwszego. Tutaj, słuchajcie, 5000 za psa. Tutaj sprzedawali psy. Dokładnie w tym, słuchajcie, tu był taki pokój tam dalej, z tyłu zrobiony i tu psy sprzedawali, wiecie? Ej, tu psy sprzedawali, dokładnie. Słuchajcie, widzicie, za tą ścianą były, tam się wchodziło, tu były psy, słuchajcie. I w ogóle, widzicie, to już się leje. Tu już się, słuchajcie, leje. Ej, to już się leje, tam widzę, że suficie. Ej, to już się leje. No, można otworzyć, tu psy, słuchajcie. 5000 pamiętam za Golden Retrievera chcieli tutaj. Ej, za Golden Retrievera 5 koła. No, patrzcie, wszystko pozamykane, wszystko, nie no, naprawdę, aż żal, słuchajcie, ja wam coś powiem, aż żal na to wszystko, słuchajcie, patrzeć, że taka potęga, jakim jest, są Stany Zjednoczone, po prostu upada, nie? Keep out. No. Widzicie tutaj sklepy z... Co tutaj było? Tutaj był, słuchajcie... Okej, okay, ten sklep. Zamknięty. Tutaj szkoła karate, pamiętam ją. Pamiętam, tutaj naprawdę, słuchajcie, wszystko żyło. A teraz... Przychodzą ludzie jeszcze przed wyburzeniem, żeby tylko, słuchajcie, mieć jakieś nagrywki, bo to wiecie, jak ktoś mieszka tutaj 20-30 całe życie i z rodzicami chodził po tych galerii, a później, niestety, ale ta galeria, widzicie, o co chodzi, no popatrzcie, nawet prądy tutaj, patrzcie, co to się dzieje, no masakr. Mi, powiem wam szczerze, w głębi aż przykro, że do czegoś takiego dochodzi, że biznesy upadają. Ja jeszcze tutaj pamiętam, była specjalna, słuchajcie, dobra, jedziemy w dół, specjalna kolejka, która wsiadaliście, mam jeszcze zdjęcia, wsiadaliście z dziećmi, wsiadaliście, słuchajcie, ta kolejka jeździła po tym całym, słuchajcie, obszarze, nie? Po tej całej galerii, ona była tutaj na dole, zaraz wam pokażę, po lewej stronie była kolejka. I tu żeście normalnie, ona tam jeździła, tam, wiesz, wsiadaliście do środka. O, widzicie?
Nawet widać, że to taka kolejka, nie? Ej, widać. Widać, że tu takie, wiecie, pociąg, nie? Ciufcia. I ona tu parkowała i normalnie jeździliście z dziećmi wszędzie. Widzicie, tu jeden sklep pozostał. To był sklep komputerowy. Słuchajcie. Tu, tutaj w takim małym pierdolniku. Tutaj się pieniądze wrzuca, one się tak kręcą. Nie mam niestety nic drobnych. No, tutaj pamiętam, słuchajcie, tutaj była Lada. Lada i gość komputery sprzedawał. Widzicie, możecie sobie wejść do sklepu. To naprawdę robiłoby wrażenie nocą, nie? Ja bym chciał tutaj, może spytam się, bo znam osobę, która to zarządza i która mi powiedziała, że to będzie burzone, żeby po prostu zrobić taki film nocą. Także za pozwoleniem będę się chciał to uzyskać, żeby po prostu zwiedzić to nocą. Ludzie tutaj chodzą i tak naprawdę, wiecie, no... No fajnie, powiem wam szczerze, że jest to takie kurde creepy trochę, nie? I tutaj stał ten pociąg, tu się wchodziło. Ja mam zdjęcia, słuchajcie. Ej, mam zdjęcia gdzieś na telefonie, gdzie jeździliśmy, słuchajcie, tą ciufcią, nie? To tak, wiecie, jak ja mówię, to takie w głowie wspomnienia. I tak, że wszystko to, słuchajcie, wszystko to jest po prostu, słuchajcie, zamknięte. Tutaj poszczególni ludzie z dziećmi gdzieś tam, wiecie, jeden, dwa sklepy są, czy tam maksymalnie w całej Galerii 5, ale wiecie, ile to jest miliony dolarów wyrzucone w błoto? Ej, tutaj były zajebiste, słuchajcie, zajebiste były jedzenie. Ja tutaj pamiętam, na Chińczyka przychodziłem. No było naprawdę super, nie? A pozostały tylko sklepy takie poszczególne, nie? Jeżeli chcecie sobie przyjść jeszcze z dziewczyną na randkę, to macie tutaj stół, nie? Jest godzina 16:18. Możecie sobie tutaj przyjść i niestety nikt was nie wyrzuci. To jest po prostu, no naprawdę, mi osobiście jest bardzo przykro, bo z tą galerią, powiem wam szczerze, z tą galerią wiązało się naprawdę moich dużo wspomnień. Byłem tutaj, kiedy te wszystkie sklepy były full i ja tutaj zdarzyło mi się przychodzić na randkę, czy tam, wiecie, do sklepu na jakiś tam obchód, ale no zdarzało mi się. I to, wiecie, jak widzicie coś takiego, że popatrzcie, sklepy komputerowe, patrzcie, złożone wszystko w jedno, gdzie popatrzcie, ile sklepów, ile komputerów, widzicie? Widzicie, to wszystko jest otwarte, no popatrzcie, komputery, wszędzie dyski, komputery, całe to pomieszczenie, słuchajcie, komputerem, widzicie? Ile komputerów? Ej, to tak przykro, nie? Że to powinno, cholera, żyć. A to niestety, słuchajcie, popatrzcie, monitory. I popatrzcie. Apple, widzicie? Apple. I to pewnie jest do sprzedaży, słuchajcie. Paletami się sprzedaje. Do not, widzicie? Wszystko to jest Apple. Ja widzę tam komputery, całe laptopy, drukarki. Ej, drukarki, laptopy. Co jest tutaj? Acery. Widzicie? Acery. Tu są Acery. Tutaj są, słuchajcie, laptopy. Widzicie, poukładane. Pewnie to w sieci ktoś sprzedaje, wiecie, o co chodzi. Ale to Acer na 1000000%. O, widzicie? Komputer repair. I to jest, popatrzcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje, słuchajcie? Jest to na pewno jakiś magazyn, wiecie, ktoś se tam wynajął komputer repair i sprzedaje te w sieci, nie? A za pół darmo, bo tutaj takie rzeczy, słuchajcie, można za pół darmo wynająć, nie? Zobaczcie, dla mnie to jest, o, tutaj jest jakiś sklep hinduski, który funkcjonuje, ale dla mnie to jest naprawdę, chodzić tutaj to jest smutno mi po prostu, że takie olbrzymie przedsięwzięcie upadło, nie? Bo to już, słuchajcie, jak się pytałem, no to po nowym roku mają wjechać koparki, rozpierdolić to i będzie tutaj nowe, słuchajcie, bo tak jest, że czasami, powiem wam szczerze, tego się nie opłaca, nie wiem, remontować czy coś, tylko po prostu, wiecie, rozpierdolą w pizdu, tydzień czasu nie będzie nic po tym, jak wjeżdżą koparki i po prostu będzie nowe, nie? Szybciej po prostu wybudować nowe, jakiś warehouse z Amazona albo z czegoś, niż
ratować to, co jest, no. Ej, ratować to, co jest. To jest takie, wiecie, przykre, nie? Że tutaj pamiętam, ja słuchajcie, na Chińczyka tu przychodziłem z żoną i tu myśmy jedli. Dobre jedzenie było, nie? Ej, dobre jedzenie. Tu były telefony, kubki jakieś tam sprzedawali, pamiętam. I teraz tak naprawdę, słuchajcie, no nie ma nic, no. Wszystko po prostu umarło, nie? Ej, wszystko. Słuchajcie, ale galeria, jako galeria, popatrzcie, jest piękne. Wyobrażacie sobie, jak tu wjadą koparki i to wszystko, jak to będzie, słuchajcie, burzone. To jest po prostu, słuchajcie, masakra, no. Tu pamiętam, najlepsze szejki były, lody, szejki i te wszystkie inne. To tutaj kupowałem, naprawdę. Jak człowiek był, no to szejki, lody to były tutaj, nie? Ej, szejki, lody. Tutaj następna taka maszyna do kręcenia. I to takie, wiecie, no, kurde, człowiek, tyle pięknych wspomnień, tyle takich naprawdę relacji tutaj nażył. Ja tutaj, słuchajcie, praktycznie byłem co weekend, kiedyś, kilka lat temu. Chodziłem, a teraz to aż mi się płakać chce, że coś takiego, słuchajcie, umarło, nie? Stratford. Że coś takiego umarło, nie? Takie przedsięwzięcie, bo to jest tak naprawdę, słuchajcie, setki milionów dolarów. Ej, setki. Zobaczymy, co tu jest. Patrzcie. Tam daleko, widzicie? Tam coś jest. Widzicie, tu jest zamknięte. Tu był sklep, nie? Ten Sears. Do Searsa się wchodziło. To jest naprawdę. Zobaczymy, czy telefon chodzi. Ej, zobaczymy, czy telefon chodzi. Można było jeszcze, słuchajcie, za 25 centów zadzwonić. Zaraz zobaczymy, żółta słuchawka, no. Nie, nie chodzi. Ale ktoś rzucił, słuchajcie, jest 25 centów, widzicie? Jest w środku. Jest 25 centów. Ktoś tutaj wrzucił. Słuchajcie, chciał zadzwonić ktoś. Widzicie, rusza się. Jest 25 centów. Może wyciągniemy. Nie ma. Zaraz tutaj. Ajajajajaj. Nie mam jakiegoś patyczka, by wyciągnął. Ale popatrzcie, tak to wyglądało. No, Ameryka, nie? Zobaczcie, że to jest restum, to był kibel. Słuchajcie, coś wam powiem. W tym kiblu tutaj, wiecie, co robiłem? Jak miałem ochotę z kobietą? Pamiętam, dwa razy chyba. Także piękne czasy. Dobrze powspominać, słuchajcie. Ej, dobrze powspominać. Zobaczcie, co tu się, kurde, dzieje. Ajajaj. Tylko ten sklep faj. No jest. Naprawdę, no. Aż mi ciężko się mówi, bo tyle mam wspomnieć z tą galerią. Człowiek, tak wiecie, no, chodzi tutaj, tak widzi tutaj siebie, nie? Widzi tu siebie, jak chodził za rękę, jak się przytulał. Słuchajcie, tutaj, jak siedziałem, przytulałem, całowałem. I to tak, wiesz, tak z jedną czy drugą dziewczyną. To jest po prostu, wiecie, no, takie przejmujące, nie? Że kiedyś naprawdę to było to coś, nie? Kiedyś to było naprawdę to coś, a teraz to jest po prostu nic. Teraz to jest po prostu garbage, jeden wielki, ale popatrzcie, ile tutaj jest pięknego, słuchajcie, drzewa, nie? Ile tu jest tego, tych pięknych, słuchajcie, rzeczy, nie? Ja to... jeszcze tutaj jakaś restauracja funkcjonuje. Ale bałbym się tu zjeść, bo tutaj, słuchajcie, wszystko nieświeże. No popatrzcie. Nie wiem, czy można otworzyć. Widzicie? Nie można otworzyć. I to jest takie, kurde... Nie no, za dużo mam, powiem wam szczerze, dużo wspomnień mam tutaj. Słuchajcie, popatrzcie, wchodziliście, tu były, słuchajcie, szejki. Normalnie, centralnie możecie sobie, słuchajcie, poczuć się jak pracownicy. Co chcecie? I tutaj, słuchajcie, patrzcie, jest wszystko naprawdę. Kuchnia, z lewo zmywa. Możecie sobie zaglądnąć. Śmierdzi trochę, ale było. Naprawdę. Jest po prostu, słuchajcie, powiem wam szczerze, przykro, że coś takiego, słuchajcie, umarło, nie? Ej, umarło. Ajajaj.
wiem, może wam się to fajnie ogląda, ale zrozumcie mnie, ja na przykład, wiecie, naprawdę tutaj spędziłem mnóstwo fajnych chwil, gdzie chodziłem z dziewczynami, gdzie miałem jakąś tam żonę i z żoną też również tu przychodziłem. I teraz po tylu latach, słuchajcie, nie ma tego, nie? Nie ma tutaj nic, nie? Wiecie, o co chodzi? No kobiet też nie ma tych, nie? Bo już dawno, ale to nie chodzi o to. Tylko to chodzi o to, wiecie, że chodziliście tutaj co tydzień, zdawaliście, mieliście jakieś tam emocje i po prostu tych emocji, kurwa, słuchajcie, nie ma, nie? Wiecie, no bo to jest naprawdę, kurde, no przykro, że wszystkie te sklepy, słuchajcie, te wszystkie sklepy są po prostu nieczynne. Splajtowały, przeniosły się, wyniosły się stąd, nie? I zostały tylko... Ale coś tu jest, kids. Słuchajcie, coś poszczególne. A, skakańce. O, to może było zostać. Ej, to mogło zostać, ale widzicie, że to dla małych dzieci. Tu prawie nikt nie przychodzi. Ale no, powiem wam szczerze, że no, jest to wzruszające dla wielu widzieć, że to wszystko, słuchajcie, padło, nie? Także widzicie, ale zajebisty klimat, słuchajcie, zajebisty klimat, żeby przyjść tutaj w nocy. Ja postaram się z właścicielem porozmawiać, żebym po prostu przyszedł tu o 12 w nocy. Czajcie klimat i nagrał was tutaj bloga. To jest po prostu, słuchajcie, popatrzcie, ile tutaj jest setki. Ja podejrzewam, słuchajcie, że ten budynek cały jest dosyć, no nie wiem, no on jest warty około, myślę, 20 milionów. Ej, 20 milionów i on będzie burzony. Także, no lipa troszeczkę. Troszeczkę lipa. No ale widzicie, no. Tutaj widzimy jakieś, słuchajcie, stoły do masażu, czy coś. No jest po prostu to tragedia, nie? Ej, tragedia Posejdona, że coś takiego, słuchajcie, jest niedziela. Słuchajcie, jest godzina, która jest godzina? 16:28. Jeden film wlatuje, gdzie byłem tam w... Dzisiaj dla was kręciłem, a drugi to teraz, no. Także słuchajcie, patrzcie. Popatrz. Nikt z tego nie korzysta i tak. Trzeba wyłączyć z prądu. Trzeba wyłączyć z prądu. Nikt z tego nie korzysta. Patrzcie. Ile tutaj, słuchajcie, ile ja mam w głowie, ile tu byłoby pięknych biznesów. Ile biznesów, kurde, ja mam w głowie, co mogłoby tutaj, słuchajcie, istnieć. No, lody, pamiętam lody tutaj. Zamknięte. Patrzcie, wszystko takie naprawdę, kurde, aż po prostu, słuchajcie, jest to masakra po prostu. Bardzo, czekajcie, w którą stronę my mieli iść? Widzicie? Tu jest coś o telefonach. O telefonach. Ktoś się wyprowadził, wszystko podświetlone, ale na pewno, słuchajcie, nikt tutaj po prostu nie pilnuje tego. Popatrzcie, co tu mamy? Jakieś wyświetlacze. Słuchajcie, wyświetlacze jedne, drugie, karty SIM, Leica Mobile, tutaj. Także słuchajcie, naprawdę, ja wam coś powiem. Tutaj jest normalnie, słuchajcie, patrzcie, tutaj co się dzieje, jest spoko, nie? Patrzcie, wszystko jest, kurde, ej, wszystko jest... Magnetyzer, wiecie co to jest? To jest do magnetyzer, gwoździka, słuchajcie, gwoździka się, czy tam tego się daje, śrubokręcika i magnetyzuje się. I tutaj nie ma nikogo, możecie sobie przyjść, zobaczyć, w którym to, słuchajcie, mieście był. No jeżeli wam coś potrzebne do wyciągania kart, to tutaj jest, naprawdę, no. Jest po prostu, słuchajcie, to na karty SIM, na karty SIM-ek. No zobaczcie sobie, wszystko to możecie dotknąć. Tylko czego to otwarte, to zamknięte, to akurat zamknięte. Ale wszystkiego możecie dotknąć.
słuchajcie, Samsungi jakieś, sprawdzić wytrzymałość obudowy. No kurwa, to się tak na to, słuchajcie, patrzy, taki ghost, nie? Ej, ghost. No masakra, masakra, słuchajcie, możecie nawet sobie patrzeć. Tutaj papiery gościu ma i tutaj sobie wszystko patrzycie, nie? To jest unbelievable, please God, out to lunch. Wieczny lunch, słuchajcie, wieczny lunch. Wieczny lunch. Zobaczcie, wszystko jest po prostu. Jeszcze taki telefon miałem, nie? Ej, taki telefon, słuchajcie, miałem. Wszystko to miałem, nie? To jest chyba od Samsunga S21. Naprawdę, no, zobaczcie sobie, że to wszystko, słuchajcie, jest po prostu pootwierane. Możecie sobie, słuchajcie, no nie wiem, no. Jest to po prostu przykre, nie? Ej, przykre. Ej, przykre, że w Polsce to by, słuchajcie, zginęło to w 5 minut. Ej, w 5 minut ktoś by wziął, nie? Ej, w 5 minut by ktoś wziął. A tutaj, słuchajcie, to leży. To leży i to nie jest tak, że tu nikt nie pracuje. Ej, tu nikt nie pracuje. To jest wieczne, słuchajcie, wieczna zmarzlina, nie? Ej, wieczna zmarzlina. Fix. G. To jest po prostu, słuchajcie, masakra. Że coś takiego tutaj, tutaj jest, nie? Ej, tu jest po prostu wiecznie. Jest tu po prostu przykro, że do czegoś takiego, słuchajcie, doszło, nie? Ej, przykro. Zobaczcie sobie. Jest tu coś tutaj, o, brwi można sobie chyba zrobić, beauty. Ej, beauty. Ale nie, no. Naprawdę. Jest to wszystko, tutaj jest coś otwartego. Ej, coś jest otwartego. Widzicie? Patrzcie sobie. Te komputery. Czekajcie, bo nie wiem, którędy myśmy weszli. Idziemy zobaczyć, bo nie mam pojęcia, którędy myśmy weszli. Ale no zobaczymy zaraz. Naprawdę, aż przykro, no kurde, mi po takim chyba będę miał dzisiaj doła. Bo takie miejsca, tak jak mówię, które mam głęboko w sercu, które wiecie, no, które jednak coś znaczą dla mnie, nie? Jednak coś znaczą, odwiedzam, po prostu tych miejsc nie ma, nie? Ajajaj, się zrobiło, kurde, jak to się mówi. Tragicznie, nie? Idziemy na górę, tu kimono. Ja powiem szczerze, ja nawet nie wiem, którędy myśmy weszli. Nie wiem, którędy myśmy weszli. A idziemy pewnie tutaj zobaczyć, tędy, nie? Pewnie tędy. Patrz, jak to wszystko wygląda. Ile tu jeszcze, słuchajcie, kasy można odzyskać. Chociaż nawet w tych półkach, w tym wszystkim, nie? Ile można? Bloomingdale. Rachunek. Wyobrażacie sobie, ile tu jest pieniędzy? Po prostu jest... Jest to naprawdę smutne, no. Ej, smutne, że coś takiego jest, nie? Jest. Także, moi drodzy, escape room. Widzicie, popatrz, jak Chinka idzie. Jakby na nartach biegała. Ej, jakby na nartach biegała, patrzcie. Daje. No, także tak to, moi drodzy, wygląda. Powiem wam szczerze, nie wiem, w którą stronę mam iść, bo
po prostu chyba muszę zawrócić albo i z drugiej strony, bo nie wiem, gdzie samochód postawiłem. Także musimy, słuchajcie, wyjść z tego, nie? To jest wszystko, słuchajcie, opuszczone, nie? Jak wszystko opuszczone. Opuszczona galeria. Canon. Czekajcie. Nie wiem, czy to... Musimy zejść, słuchajcie. O, tutaj, gdzie te psy sprzedawali. Jesteśmy tutaj. Czekajcie, to musimy iść w drugą stronę, no. Widzicie, ja tutaj, nawet ja się tutaj, będąc tutaj kilkadziesiąt razy, to ja się tutaj gubię, nie? Ja się tutaj gubię, także... No niedobrze, niedobrze, no. Ale no idziemy, słuchajcie. Szukamy wyjścia, bo tu jest kilka wyjść. Nie zamierzam, słuchajcie, iść na zewnątrz, naokoło na przykład, nie? Bo bym musiał naokoło iść. Ale tutaj mogę sobie śmiało, słuchajcie, pójść, nie? Nie. Kurde. I powiedzcie mi w komentarzach, czy u was w mieście coś takiego mogłoby się stać, żeby taka opuszczona galeria, taka opuszczona, słuchajcie, takie opuszczone przedsięwzięcie stało w takim klimacie, nie? To jest po prostu, słuchajcie, to jest po prostu nieprawdopodobne, że do czegoś takiego dochodzi, nie? Że macie tutaj setki milionów, bo tutaj, wiesz, dziesiątki milionów dolarów w takim dużym obiekcie. Tak naprawdę idzie do burzenia, bo nie opłaca się, słuchajcie, go trzymać. I to jest, patrzcie, to jest wszystko takie piękne, że normalnie masakra, no. Aj. Patrzcie, co się tutaj dzieje. Wszystko, jakie drzewo, jakie... Ajajaj. Każda szyba taka to ze 100 dolarów. Prawda, to jest... Słuchajcie, przykre. O, chyba wiem, gdzie weszliśmy, bo widzę worek. Słuchajcie. Widzę worek. Windy, słuchajcie. Oczywiście. Wyłączone. Mam nadzieję, że wam się podobało to, nie? Widzicie? I powiedzcie, ile ludzi bezdomnych by tu spało, co? Ilu ludziom bezdomnym ta galeria zrobiłaby dom? Ilu? Nie, albo ludziom, którzy naprawdę są. Mi najbardziej, słuchajcie, szkoda to tego. Wiecie, jak tam jest pięknie? To jest kino. Na górze jest kino, sala kinowa. Wiecie, jak tam jest pięknie? Ja tutaj popcorn kupowałem. Byłem tam na... Tam są kilka sal kinowych. To jest po prostu... Aż się płakać chcę, że coś takiego, słuchajcie, jest, nie? Tu pamiętam, kasy biletowe były. Tu się bilety kupowało. Ej, bilety się kupowało. Patrzcie na... Jest po prostu naprawdę smutno, nie? Smutne jest, że do czegoś takiego, słuchajcie, doszło, że takie przedsięwzięcie upadło, no. Upadło i na pewno się nie podniesie. Będzie tutaj nowa galeria, nowe przedsięwzięcie i po prostu i będzie wszystko od nowa, nie? Że to jest po prostu naprawdę słabe. Ej, słabe. Także, moi drodzy, pozdrawiam was serdecznie i zrobiliśmy takiego tripa, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Widzę już swój samochód. Zobaczcie. To jest po prostu... Dziękuję wam. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.